Cały Real Madryt zbojkotował galę złotej piłki. Nikt z Realu nie pojawił się w Paryżu. Zdobywcą tej najważniejszej nagrody został Rodri, ale czy zasłużenie? Na to pytanie odpowiemy za chwilę. Królewscy mają uważać, że to UEFA wpłynęła na wynik głosowania, a kibice Viniciusa próbowali dostać się na galę w Paryżu. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Oficjalnie Manchester United zwolnił Erika Ten Haga. Kto zostanie jego następcą? Natomiast Mario Balotelli powraca do Włoch. To są osoby, które wczoraj do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. A jeżeli wy także chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, to także dołączcie do nas, subskrybując kanał. Ja wam życzę miłego dnia i zapraszam do oglądania, a jest co oglądać. Real Madryt ośmieszył się kilka dni temu na własnym stadionie w El Clasico, a teraz zrobił to ponownie, tylko że już nie na boisku, a na gali złotej piłki. Zacznijmy jednak od samego początku. Od kilku tygodni, gdy temat złotej piłki był coraz bardziej medialny, to pojawiały się informacje, że ta najważniejsza nagroda przyznawana przez France Football trafi do rąk Viniciusa. Tak było jeszcze przedwczoraj, ale wczoraj po południu okazało się, że to nie jest takie pewne. Dziennikarz José Luis Sánchez z El Chiringuito podał, że Rodri zdobędzie złotą piłkę, a Vinicius będzie drugi. Takie same informacje musieli dostać i potwierdzić przedstawiciele Realu Madryt, którzy zdecydowali się na całkowity bojkot tego wydarzenia. W Paryżu nie pojawił się nikt. Nie przybył Carlo Ancelotti, nie było Florentino Pereza, nie było Jude Bellingama, no i oczywiście nie było też Viniciusa. Miejsca, które były dla nich przygotowane, pozostały puste, a informacje o nazwiskach zniknęły. W momencie, gdy brak przedstawicieli Realu Madryt został potwierdzony, zaczęły się spekulacje. No dlaczego? Dlaczego Real Madryt zdecydował się na tak drastyczny krok? Dziennikarze hiszpańskiego ASA podali, że tutaj tak naprawdę nie chodzi o Viniciusa, a o kryteria przyznawania tej nagrody, gdyż zdaniem władz królewskich ona powinna trafić do rąk Carvajala. Z kolei hiszpańska stacja radiowa COPE podała, że Real Madryt obwinia UEFA, że to ona zablokowała wygraną Viniciusa. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale chodzi o to, że od tego roku UEFA przyznaje nagrodę wspólnie z France Football. I zdaniem Radia COPE za fakt, że Real Madryt wspiera powstanie Superligi, a sam prezes tego klubu Florentino Perez jest powiązany z Superligą, to oni ukarali Viniciusa i nie przyznali mu złotej piłki. Rzecz w tym, że to France Football zgodnie z tym, co podało, ma pełną kontrolę nad głosowaniem i żaden przedstawiciel UEFA w niej nie uczestniczy. France Football bardzo szybko zareagowało na informacje o bojkocie tej gali przez Real Madryt. Powiedzieli, że ich zachowanie jest niepoważne i absurdalne, dodając, że nikt nie został poinformowany o tym, kto wygra nagrodę. Warto w tym momencie przypomnieć, za co tak naprawdę przyznawana jest złota piłka. Po pierwsze, liczą się osiągnięcia indywidualne, po drugie, osiągnięcia drużynowe, a po trzecie, klasa i zasady fair play. Co też istotne, to złota piłka w tym roku jest przyznawana za okres od 1 sierpnia 2023 roku do 31 lipca 2024 roku, czyli brane jest pod uwagę cały europejski sezon. Skoro zdania dotyczące tego, w czyje ręce powinna trafić złota piłka, no to porównajmy sobie osiągnięcia Viniciusa i Rodriego w tym samym okresie. Bierzemy tutaj pod uwagę mecze klubowe, ale także te reprezentacyjne. Rodri wystąpił w 63 meczach, zdobył 12 goli, 14 razy asystował i wykonał 100 kluczowych podań. Do tego z reprezentacją Hiszpanii wygrał Euro 2024, z Manchesterem City, Premier League, Superpuchar UEFA oraz klubowe Mistrzostwa Świata. Oprócz tego został wybrany najlepszym zawodnikiem Euro 2024, zdobył złotą piłkę klubowych Mistrzostw Świata, miał najdłuższą serię meczów bez porażki w angielskiej lidze i też najdłuższą serię meczów bez porażki ogólnie w klubowej piłce nożnej. Natomiast Vinicius w tym samym czasie rozegrał 49 meczów, zdobył 26 goli, asystował 11 razy i wykonał 70 kluczowych podań. Wygrał Champions League, La Ligę oraz Superpuchar Hiszpanii. Natomiast z nagród indywidualnych został wybrany zawodnikiem sezonu Champions League. Będąc obiektywnym i sprawiedliwym, porównując osiągnięcia Viniciusa i Rodriego, to uważam, że złota piłka powinna trafić w ręce Hiszpana. No i tak też się stało. Wczoraj wieczorem kontuzjowany Rodri sięgnął po tą nagrodę. Drugie miejsce zajął Vinicius, a trzeci był Jude Bellingham. Zaraz za podium uplasował się kolejno Dani Carvajal, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lautaro Martinez,
Torres, Lamine Yamal, Toni Kroos, a 10 był Harry Kane. Nagroda dla najlepszego bramkarza drugi rok z rzędu trafiła do rąk Emiliano Martineza. Za najmłodszego młodego piłkarza przed Kobim Mainu i Ardą Gullerem został uznany Lamine Yamal. Trenerem roku został wybrany Carlo Ancelotti, no i oczywiście go nie było, więc tej nagrody nie odebrał, choć moim zdaniem bardziej na tą nagrodę zasłużył sobie Xabi Alonso. Real Madrid został uznany też za najlepszy klub, ale tej nagrody również nikt nie odebrał. Musimy jednak na chwilę powrócić do Viniciusa, gdyż co najmniej połowa świata piłki nożnej stawiła się za Brazylijczykiem. Głośno rozeszła się wypowiedź Toniego Kroosa, który stwierdził, że to nie nagrody indywidualne powinny być najważniejsze. Przed teatrem w Paryżu, gdzie odbywała się gala złotej piłki, zgromadziły się setki, jak nie tysiące kibiców, którzy domagali się złotej piłki dla Viniciusa i próbowali dostać się na galę. Zaproszony na nią brazylijski influencer Ivan Ferreira pozował do zdjęć z koszulką swojego rodaka, a już po decyzji o przyznaniu złotej piłki dla Rodriego, Camavinga czy Militao opublikowali posty wspierające Viniciusa. No i zrobili to nie tylko oni, bo tak naprawdę mam wrażenie, że połowa, jak nie większość internetu, stoi właśnie za Brazylijczykiem. Idealnie pokazuje to różnica polubień pod postem Viniciusa, a informacją o tym, kto zdobył złotą piłkę. Sam Vinicius po ogłoszeniu wyników napisał: tak, w razie potrzeby zrobię to jeszcze 10 razy, oni nie są gotowi. No, cokolwiek to miało oznaczać. Mieliśmy także polski akcent w wykonaniu Ewy Pajor, która w kobiecej kategorii uplasowała się na 29. miejscu. A waszym zdaniem, kto w tym roku powinien zdobyć złotą piłkę? Rodri, Vinicius, Carvajal, może Lautaro Martinez? Dajcie znać na dole w komentarzu, czekam na wasze opinie. Myślę, że wczoraj każdy kibic Manchester United miał dobry humor, bowiem władze klubu po porażce z West Hamem United zdecydowały się pożegnać Erika Ten Haga. Jak możemy dowiedzieć się z mediów, była to decyzja wspólna i podjęta jednogłośnie. Rano miało dojść do spotkania w siedzibie klubu, a już po kilku godzinach pojawił się oficjalny komunikat. W tym momencie wypada podsumować przygodę Erika Ten Haga na Old Trafford. Poprowadził Czerwone Diabły w 128 spotkaniach, wygrał 72. 20 razy remisował, a 36 meczów pod jego wodzą zakończyło się porażką. Przez ten czas udało mu się zdobyć dwa trofea, wygrać Puchar Anglii, jak i Puchar Ligowy. Pomimo słabych wyników i kiepskiej atmosferze w drużynie, to tacy piłkarze jak Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho czy Rasmus Højlund pożegnali trenera i życzyli mu wszystkiego najlepszego. Warto zwrócić uwagę, że są to wszyscy piłkarze, którzy pod jego wodzą grali regularnie spotkania. Zdecydowanie inaczej zachowali się byli piłkarze, mianowicie Jadon Sancho czy David De Gea, którzy po zwolnieniu Erika dodali takie storki. Oczywiście nie napisali wprost, że odnoszą się one do byłego trenera, ale myślę, że dla każdego jest to oczywiste. Co ciekawe, to ponoć żaden piłkarz Manchester United nie wiedział wcześniej o jego zwolnieniu i tak samo jak i my, dowiedzieli się o tym fakcie z komunikatu klubu. Tymczasowym trenerem zostaje Ruud van Nistelrooy, który pozostał na pokładzie zresztą obecnego sztabu szkoleniowego. Osobiście mam sentyment do tego napastnika, gdyż moja miłość do Manchester United rozpoczęła się w momencie, gdy dostałem od swojego taty koszulkę właśnie z jego nazwiskiem, tak więc tym bardziej życzę mu powodzenia. Tym samym Ruud van Nistelrooy będzie już 9. trenerem Manchester United po erze Sir Alexa Fergusona, a to wszystko w nieco ponad 10 lat. Media podają, że aktywnie trwają poszukiwania nowego menadżera, a jednym z faworytów jest Thomas Frank, czyli obecny trener Brentford. Natomiast niemieckie media podały, że klub skontaktował się z Julianem Nagelsmannem. No myślę, że to jest już totalna głupota. On w tym momencie prowadzi reprezentację Niemiec. Przygotowuje drużynę ze swojego kraju na Mundial w 2026 roku. Musiałby być po prostu głupi, aby zamienić reprezentację narodową na prowadzenie w tym momencie średniaka w Premier League. Co też ciekawe, to za sprawą tej fotki dodanej przez żonę Xabiego mówi się również o nim. Jak widać, jego syn ma na sobie koszulkę Manchester United. Jednak mam nadzieję, że jest to nieśmieszny żart i nadinterpretacja faktów i nie ma tutaj możliwości, aby Xabi objął obowiązki trenera.
Mówi się także o obecnym szkoleniowcu Sportingu Lizbona, który był już łączony, ale z Manchesterem City, ale także byłym trenerze Manchester United, Ole Gunnar Solskjaerze. Ja sobie pozwolę tylko przypomnieć, że w tym momencie bez pracy pozostaje Czesław Michniewicz czy też Adam Nawałka, tak więc być może wypada zerknąć na nasze podwórko. Ale już tak na poważnie, to kogo waszym zdaniem powinien zatrudnić Manchester United? Dajcie znać na dole w komentarzu. Do włoskiej piłki nożnej powrócił Mario Balotelli, a tym samym sprawdziły się informacje podawane przez Fabrizio Romano już kilka dni temu. Napastnik został nowym zawodnikiem Genoi, dokładnie tego samego klubu, gdzie niegdyś występował Krzysztof Piątek. Umowa została podpisana na krótki okres, bo tylko do końca tego sezonu, a Mario Balotelli będzie zarabiał zaledwie 250 tysięcy euro za sezon plus ewentualne bonusy, tak więc jak na niego jest to absurdalnie niskie wynagrodzenie. Jestem przekonany, że w Arabii Saudyjskiej dostałby zdecydowanie większe pieniądze. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Odbędą się spotkania w ramach Pucharu Polski. Awia Świdnik kontra Ruch Chorzów. Odra Opole podejmie Pogoń Szczecin. Kotwica Kołobrzeg, Puszcze Niepołomice. Olimpia Grudziądz, Resowie Rzeszów. A Radom jak Radom, Śląsk Wrocław. Zaplanowane są także 3 mecze we włoskiej Serie A. Cagliari kontra Bologna. Lecce Verona. A o godzinie 20:45 mamy naprawdę ciekawe spotkanie. AC Milan kontra Napoli. Zapowiedziane są także mecze w ramach Pucharu Ligi Angielskiej, czyli Carabao Cup. Southampton zagra ze Stoke, a Brentford podejmie Sheffield Wednesday. Na dziś to koniec, dziękuję Wam za oglądanie do końca. Jeżeli dowiedzieliście się z tego filmu czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie i dołączycie do nas, subskrybując kanał. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, a tam mówimy o świetnym meczu Piotra Zielińskiego. Życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!